stycznia 2013 roku. Pierwsze liceum Poloneza, czas zacząć! Zaproszonych gości oraz gospodarzy bału. Wyjątkową młodzież, która w tym roku będzie zdawała egzamin w szczególnym roku, bo w 2013. Witam bardzo serdecznie wychowawców, no i oczywiście rodziców, którzy są tutaj najważniejsi. Pierwszy bał. Czyjeś oczy wesołe na szczęście. Mój pierwszy bał, jedyny bał. Warto właśnie tak zapamiętać bal studniówkowy, jak to zostało wyrażone w słowach piosenki Agnieszki Osieckiej. Jako niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Studniówki odzwierciedlają tradycje szkoły. Kultywowane są wraz z nich wspaniałym ceremoniałem. Przede wszystkim pięknie zatańczonym polonezem, którego rytm wprowadza w szczególny nastrój. Pozostajemy wierni tradycji, urządzając ten wyjątkowy bal na 100 dni przed maturą. Niech ten bal upływa w pogodnym, beztroskim, wesołym nastroju. Poczujmy się szczęśliwi i odrobinę szaleni. Cieszmy się, pozostając w zgodzie z nieśmiertelnym carpe diem. Życzę więc wszystkim niezapomnianych wrażeń i wspaniałej zabawy do białego rana. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jest 5 stycznia 2013 roku i jak co roku tradycyjnie studniówkowe bale rozpoczyna pierwsze liceum. Jesteśmy tradycyjnie również w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2, gdzie pani dyrektor Przybylska bardzo chętnie gości wszystkie szkoły praktycznie ponadgimnazjalne. Piękna sala, wybudowana niedawno, więc mieści tutaj dużą liczbę młodzieży. Atutem tej sali jest to, że zarówno młodzież, jak i nauczyciele są na jednej sali, wszyscy razem się pięknie bawimy, bo przecież bal studniówkowy to bal, na którym młodzież właśnie cieszy się z tego, że już niedługo, mam nadzieję, że się cieszy, będzie zdawała egzamin maturalny. To przecież jest egzamin nie tylko dla młodzieży, ale również jak co roku my mocno nauczyciele przeżywamy, czy nasz wysiłek i trud nie poszedł na marne. Dlatego ten bal jest taki ważny dla nas i dla naszych uczniów. Nasza szkoła ma bardzo liczną grupę zawsze maturzystów. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, mamy 209 uczniów klas trzecich. Praktycznie wszyscy, no bo w zasadzie tylko ci uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie chcieli, na pewno niematerialnych, nie chcieli uczestniczyć w tak dużej uroczystości, nie przyszli. Czyli 200 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi, ale część osób towarzyszących jest oczywiście wśród uczniów klas trzecich, także młodzież dobrała się parami w klasach i praktycznie około 400 osób łącznie z nami, nauczycielami, jest dzisiaj tutaj na tym balu. Maturzyści pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wielką tradycją polskich szkół jest organizowanie każdego roku balu studniówkowego, poprzedzającego zbliżający się nieuchronnie okres matur. Drodzy maturzyści, w tym uroczystym i jedynym w swoim rodzaju dniu przyjmijcie serdeczne życzenia wspaniałej, beztroskiej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Wyrażamy nadzieję, że każdy ze 100 przysłowiowych dni odliczanych przed maturą przybliży Was do uprawnionego celu uzyskania świadectwa dojrzałości, które będzie przepustką do przyszłych sukcesów zawodowych i życiowych.
Nauczycielom liceum i rodzicom życzymy dużo zadowolenia, satysfakcji i dumy z Waszych osiągnięć oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Starosta Tomaszowski Piotr Adamkiewicz, członek zarządu powiatu Leon Karpat, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński. Jak co roku zawsze staramy się zaprosić również przedstawicieli władz powiatu na naszą studniówkę. Państwo oczywiście z grzeczności no, nie chcą tutaj zakłócać, może myślą, że młodzież będzie się krępowała zabaw, więc dlatego nie przychodzą, ale mam nadzieję, że myślą o nas, dlatego że jak co roku zawsze skierowany jest do młodzieży bardzo piękny list w imieniu zarządu i w tym roku odczyta go pani wicedyrektor. A tak się składa, że my w tym roku mamy członka zarządu w Komitecie Studniówkowym. Przewodniczącym Komitetu Studniówkowego jest pan Mirosław Baran i on no jakby tutaj będzie pełnił podwójną funkcję i przedstawiciela zarządu i przewodniczącego Komitetu Studniówkowego. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, maturzyści pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. W tak uroczystym dniu, w którym odbywa się tradycyjny bal studniówkowy, życzymy Wam, drodzy maturzyści, radosnej zabawy oraz wspaniałych wrażeń. Niech ten bal, rozpoczynający się w takt poloneza, na zawsze pozostanie w Waszej pamięci. Studniówka to święto szerokiego grona pedagogów, wychowawców, maturzystów i ich rodziców oraz wszystkich osób związanych z murami tej szkoły, tworzących jej historię i wizerunek. Jesteśmy przekonani, że przysłowiowe 100 dni przed maturą będą czasem wytrwałej pracy, zaowocują bardzo dobrymi, celującymi ocenami na egzaminie maturalnym. Pani dyrektor, nauczycielom i wychowawcom w imieniu własnym, uczennic i uczniów przekazujemy słowa uznania i gorące podziękowania za trud i serce włożone w kształcenie i wychowanie młodzieży. Bądźcie Państwo dumni z osiągnięć swoich wychowanków. Życzymy wytrwałości i zadowolenia z pracy oraz kolejnych pokoleń uzdolnionych i pilnych uczniów. Z podziękowaniami za dotychczasową współpracę i życzeniami wszelkiej pomyślności, z wyrazami szacunku, rodzice maturzystów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Studniówkowego zaczęliśmy się przygotowywać już od końca października. W przygotowaniach pomagali nam oczywiście nauczyciele, przede wszystkim rodzice, ale bardzo dużo pomagali nam też nauczyciele w zorganizowaniu list, w gości zaproszonych i w ustaleniu, czy wszyscy nauczyciele też wezmą udział w tej uroczystości, ponieważ jak wszyscy wiemy, no jest to taki bal, gdzie bardzo dużo gości się zaprasza i chcieliśmy, żeby to fajnie wypadło i chcielibyśmy wiedzieć, czy wszyscy goście nam dopiszą. Do balu podzieliliśmy się w grupy. Każda grupa była odpowiedzialna z rodziców za inny rodzaj załatwienia sprawy, tak jak zaproszenia, catering, inne osoby zajmowały się zorganizowaniem napoi, załatwieniem dekoracji na sali, kwiatami,
Także bardzo dużo rodziców brało udział w przygotowaniach, no wszyscy udzielali się w miarę możliwości. Trwaliśmy do tego momentu, gdzie dziś odbędzie się ten bal. Myślę, że wszystko wypadnie bardzo dobrze. Byliśmy wczoraj na próbach poloneza, bardzo fajnie się młodzież prezentowała, oczywiście również nauczyciele z naszej szkoły i myślę, że wszyscy będą zadowoleni, będzie szampańska zabawa do białego rana i nic niedobrego nam się nie wydarzy. W imieniu wszystkich uczniów pierwszego liceum pragniemy bardzo gorąco przywitać dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli, wychowawców, rodziców, to dzięki nim dzisiejsze nasze spotkanie stało się faktem, oraz nasze koleżanki i kolegów i osoby im towarzyszące. Gorące brawa. To dziś chcemy dyrekcji szkoły za stworzenie nam warunków do zdobywania wiedzy, za ciągłe starania, by nasza szkoła coraz bardziej stawała się piękniejsza i nowocześniejsza. O przyjęcie kwiatów prosimy panią dyrektor Ewę Męcinę i panią wicedyrektor Annę Dudek. W sposób szczególny podziękujmy naszym wychowawcom, którzy opiekowali się nami przez lata edukacji w szkole średniej, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły, przygotowując do dorosłości. Scenografia jest fantastyczna, jest przepiękna, a takim wyjątkowym dzisiaj atutem tej scenografii jest to, że każda klasa ma swojego patrona. Tym patronem jest wychowawca. Stwarza to bardzo piękną i przyjazną atmosferę już na wejściu. Młodzież nasza ćwiczyła poloneza w naszej szkole i tak naprawdę wczoraj tylko jeden raz spróbowaliśmy tutaj w tych rozmiarach sali dostosować nasze polonezy. Polonez jest najważniejszym elementem balu studniówkowego, dlatego młodzież do niego przykłada bardzo dużą rolę, stąd te próby i myślę, że olbrzymia radość i olbrzymie też takie wzruszenie i przeżycie tym balem, dlatego myślę, że wszyscy będziemy bacznie obserwować, jak w tym roku te polonezy się udały. A każda klasa ma inny układ, więc jest to bardzo interesujące i czekamy na to. Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować członkowi Rady Powiatu, panu Mirosławowi Baranowi, za udział i wkład w życie naszej szkoły. Kwiaty zostaną złożone na ręce małżonków. Też tradycją chyba naszej szkoły jest to, że mimo że próbujemy przekonać młodzież i rodziców, że wystarczy jedna noc, to jednak muszą być te poprawiny i jutro jesteśmy znów, ale na krótko, po to, żeby jeszcze dokończyć tę rozkosz zabawy, ale młodzież obiecała mi, rodzice również, że od poniedziałku wszyscy będą mieli 100% frekwencję, będą w szkole, będą się już tylko zajmować nauką, bo przecież koniec semestru pierwszego i już ostatnie decyzje, jeśli chodzi o wybory maturalne. Mam nadzieję, że już teraz nic nam nie zakłóci tych przygotowań do matury i jesteśmy, zresztą już od początku września przygotowaliśmy się mocno, mieliśmy próbną maturę z operonem. W marcu będziemy mieć jeszcze kolejną maturę próbną, także postaramy się, aby nasza młodzież była jak zwykle dobrze do tego egzaminu maturalnego przygotowana. Pomimo trudów chcielibyśmy najbardziej podziękować naszym rodzicom, wychowawcom,
całym gronu pedagogicznemu za to, że pomagali nam przy przygotowaniach do tej studniówki, bo wiemy, jaki to jest wielki trud. I mam nadzieję, że że spełnimy ich marzenia, że nasza studniówka będzie zdecydowanie udana. Dziękujemy bardzo. Uwierzmy w pewne bardzo mądre słowa. Jeśli któregoś dnia mamy być szczęśliwi, to dlaczego nie zacząć od dzisiejszego wieczoru? Maturzyści! Polonia nasza zacząć!